docieramy w końcu na miejsce. A oto i willa opuszczona w 2018 roku. To w zasadzie bardzo niedawno. Co się jednak okazuje, willa posiada całe wyposażenie. Co się stało z właścicielami, ciężko powiedzieć. Na bramie jest rozwieszona policyjna taśma. Mogło stać się tutaj coś naprawdę niedobrego. Przed samym wejściem stoi bardzo fajny Mercedes w kombiku. Wnętrze wygląda całkiem fajnie. Jest otwarte. Oryginalne radio. W automacie. Dobra. Przyjrzymy mu się później, jak będzie trochę więcej czasu. Tutaj mamy kosiareczkę przed wejściem. Rowery. Garaż. Jestem tylko ciekaw, czy da radę wejść do środka. Tam mamy jeszcze dwa auta. Również Mercedes. Jeden z nich. Kolejne Mercedesy. Już całkowicie zarośnięte. Willa jest naprawdę duża. Jeżeli uda się wejść do środka, to będzie coś zwiedzać. Tutaj mamy przyczepę kempingową. A nie, to kamper. O kurde. Wygląda ciekawie. Można wejść do środka. O kurde. Tu również całe wyposażenie zostało. Plastikowe kubki. Oby tylko dom był otwarty. Skoro tutaj na zewnątrz jest tak ciekawie, to co będzie w środku? Thank you.
pilnuje wejścia. Widzimy, że są tutaj drzwi otwarte. I już na samym wejściu widzimy bogactwo tej willi. Dwa rowerki stacjonarne. Zobaczcie, oranżeria cała zapakowana gratami. Dobra, wejdziemy teraz do środka. O kurde. Zobaczcie to, regał pełen książek. Z boku widać jakieś stare obrazy, chińskie postacie. Pełno płyt CD. Wygląda na to, że chcieli się wyprowadzić i wszystko już przygotowali do tego. Jednak nie doszło do przeprowadzki. Ale piękne radio. Tutaj mamy najprawdopodobniej salon. Słuchajcie, jest tutaj bardzo ciepło. Nie wiem, czy nie działa tutaj nadal ogrzewanie. Co to? Element jakiejś szafki drewnianej? Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, wszystko wygląda, jakby było przygotowane do przeprowadzki. Bardzo dużo gier. Stół bilardowy. Kolejne obrazy. Jeden z obrazów wisi na ścianie nadal. Zostało trochę butelek wina, niektóre pełne nawet. Powiem wam, że jestem w szoku. Dawno nie byłem w tak pięknej willi. Tu również popakowane wszystko, szkło, obrazki. I również szkatułka. Nie widać. Dobra. Idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń, bo na tym się na pewno nie kończy. Płyty. Klasyka. Nawet Mozart jest. Vivaldi. Dobra. Idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń. Co tutaj jest? Kuchnia. A w kuchni na stole karnawałowe ciuchy. Zobaczcie. Talerze. Jest tego tutaj trochę. Całe wyposażenie kuchni również zostało. Mikrofale, piecyki. Porcelana. O kurde. Naprawdę dużo tego zostało. Zostało.
zastanawia mnie tylko, gdzie są właściciele. I dlaczego nie wyprowadzili się z tego domu. Jak widzieliśmy, wszystko jest popakowane. Bębny. Tutaj została elektronika. Jakieś magiczne przedmioty. Ktoś lubił magię, ewidentnie. Wejdziemy teraz do jednej z sypialni. Wszystkie ciuchy zostały w środku. Powiem wam, że bardzo często mi się zdarza właśnie odwiedzać takie wille, które są całkowicie opustoszałe i są w nich pozostawione ciuchy, także głęboko się trzeba zastanowić, gdzie są ci ludzie. Kto zostawia cały dobytek i znika? Łazienka. Całkiem zadbana. Tu mamy kolejne pomieszczenia. Co tutaj jest? Ale zawiało chłodem. Wygląda na jakiś... na jakieś pomieszczenie Majsterkowicza. Tak jest. Coś a la garaż, ale w środku domu. A tutaj najprawdopodobniej magazyn. Po brzegi wypełniony jakimiś przedmiotami. Mamy wejście na górę, ale to za chwilę. Zobaczcie, zostały również elektronarzędzia wszelkiej maści. Takie konkretniejsze wiertarki już. Weszliśmy do tego głównego garażu. Meble. Wszystko zawalone meblami. Idziemy zobaczyć do góry. Czym nas tym razem zaskoczy ten dom? O, widzę, że tutaj mamy poddasze, które jest niewykończone. Ale zobaczcie, ile tutaj rzeczy leży. Rękawiczka bokserska. Stara wieża. Walizki. Chyba puste. I bardzo dużo butów. Widzę, że są nawet kowbojki. Ciekawe, czy z prawdziwej skóry. Jeśli tak, to są bardzo dużo warte. Thank you.
Powiem wam, że bardzo dużo tych gratów jest, a jeszcze nie przeszliśmy wszystkiego. Mini Cooper. Zabawkowy, ale całkiem fajny. Jeszcze więcej gratów. Bruce Lee. Powiem wam, że mieszkała tutaj naprawdę duża rodzina. I to mnie właśnie jeszcze bardziej dziwi. Dlaczego nikt się nie opiekuje tym domem? Płyty, torby, pieczątki. Idziemy dalej. Jakieś bardzo stare odcinki z gazet. O kurde, znowu graciarnia, zobaczcie, ile obrazów. Masakra. Tu jaka ładna figurka. Bardzo fajny. Antyczne krzesła. Raczej już się nie nadają do niczego. I kolejne obrazy. Jest tego tutaj naprawdę mnóstwo. Barometr. W zasadzie dwa. Tu mamy kolejny. Znów jakiś ładny obrazek, 3D. Dobra. Będziemy powoli schodzić na dół i sprawdzimy, czy jest jeszcze piwnica. Jeżeli jest, to myślę, że będzie ciekawa. Idziemy na dół. Tu coś jest. O proszę, i mamy. Mamy zejście do piwnicy. A w środku kilka kasków.
Zobaczcie. Jakieś wojskowe ciuchy. Być może namioty, pontony. Tutaj na pewno namioty są, bo rurki wystają. Zresztą widać to z daleka. Tutaj co? Gry planszowe. Najprawdopodobniej już nieużywane od bardzo dawna. Skrzynka z narzędziami. O kurde. Mamy tu jakieś stare wina. Tutaj widać, że nawet składali modele samochodów. Ale tego jest. O kurde, kolejne wina. Można by tu zrobić jedną konkretną imprezkę. Alkoholu wystarczy. Kije do krykieta chyba i do golfa. Tak jest. Walizki. Narty. Jeszcze starego typu. Zobaczcie, jaki piękny żylandor. Zresztą kilka. Mosiężne. Muszę przyznać, że warto było tutaj przyjechać i zobaczyć to wszystko. A tu co? Kolejne wyjście? Tutaj chyba można wejść z drugiej strony garażu. Tak jest. Wcześniej byliśmy z tamtej strony. Weszliśmy na tyły garażu. Gigantyczna maszyna. Dobra. Wracamy się. Tu było wyjście. Zastanawiały mnie tylko te kaski. Co one tu robią? Ktoś kolekcjonował jakieś militaria? Być może. Znajduje się w belgijskiej rodzinie także. Tu jeszcze nie byliśmy. Kolejne pomieszczenie wypełnione starociami. Tutaj mamy krzesła antyczne. Zdjęcia rodzinne. Moi drodzy, w tym
tym miejscu będę kończył eksplorację. To była moja kolejna wyprawa do Belgii. I znów pokazałem wam naprawdę świetne miejsce. Nie wiem, z jakiego powodu rodzina zniknęła, ale od 2018 roku dom już jest opuszczony. Spróbuję się coś dowiedzieć o tym. Jeśli zdobędę jakieś informacje, na pewno was poinformuję. A teraz powoli będę się oddalał stąd. Troszkę szkoda, że to wszystko niszczeje, jednak nie mam na to wpływu. Niestety. Dobra, ja już uciekam powoli. Trzymajcie się i do zobaczenia.